Kochani słuchacze, to są rozmowy filmozgranych, a dzisiaj naszą gościnią, mogę powiedzieć, czy gościem, jak wolisz? Możesz powiedzieć gościnią. Dzisiaj naszą gościnią jest Karolina Szymczak, kobieta wielu talentów, ale u nas jako aktorka pojawiająca się w kontekście cokolwiek wyjątkowym, bo jak to piszą w swoich nagłówkach wszystkie plotkarskie magazyny, to ta, co dotykała Brada Pitta na planie filmu Damiena Chazelle'a. To wszystko prawda. Tak. Mm-hmm. No dobrze, i o tym porozmawiamy za chwilę, ale chciałam porozmawiać o wszystkim, co było wcześniej, bo mam wrażenie, że ten news z Bradem Pittem, co zresztą zrozumiałe, no i w ogóle to, że masz rolę w wielkiej hollywoodzkiej produkcji, wspaniałego nagradzanego reżysera w super obsadzie, no to też przesłoniło wszystko. Mało o tobie wiemy, mam wrażenie, poza takimi jakimiś wyimkami, też może newsowymi, w internecie jest właściwie kilka tylko wywiadów z tobą. I ja tu postanowiłam zweryfikować pewne informacje, bo ty jesteś, wcale nie jesteś magistrem aktorskim, tylko jakimś całkiem innym. O co tu chodzi? Tak naprawdę to ukończyłam Wydział Dziennikarstwa. O, proszę, zamieńmy się. Natomiast rzeczywiście magistra robiłam w języku angielskim i magistra robiłam z Big Data, Trend Watchingu i Digital Marketingu. Więc to taki jakiś dziwny trochę profil. Natomiast tak, takiego magistra mam. I co tam się, że tak powiem, zadziało, że to się wszystko przesunęło w całkiem inną stronę. To się działo równolegle, te sprawy się jakby gdzieś tam wymijały przez ten cały czas, czy to była jakaś taka duża życiowa zmiana, że któregoś dnia usiadłaś i powiedziałaś, nie, to nie ma sensu, muszę coś zrobić inaczej. Znaczy, ja w ogóle bardzo dużo gdzieś tam jakichś szkół kończę. Teraz na przykład wczoraj odebrałam dyplom dietetyka zwierzęcego, więc... Nie? Tak, ja jestem taką osobą, która po prostu mam wrażenie, że gdzieś tam lubi tą wiedzę pozyskiwać w jakichś takich tematach, które mnie interesują, ale z aktorstwem zawsze gdzieś tam już od dziecka i w tych teatrzykach przedszkolnych i szkolnych grałam, więc to gdzieś tam zawsze ze mną było, natomiast ja byłam tak wstydliwym dzieckiem, że trudno mnie było namówić do tego, żebym o tym pomyślała jako coś, co ja chcę naprawdę robić w życiu jako zawód. Później, jak już byłam trochę starsza, byłam w liceum, pamiętam, że zaproszono mnie do kółka teatralnego. Mój nauczyciel z języka polskiego zaprosił mnie do kółka teatralnego, ale ja już byłam w tym momencie modelką, więc ja bywałam jakby w kraju może 4 miesiące w roku, więc to było też dla mnie po prostu bardzo trudne, ale pamiętam, że wtedy mnie to... uderzyło, że chciałabym bardzo spróbować, ale no jednak wybrałam jakąś inną drogę zawodową i wybrałam ten modeling. I w zasadzie nie żałuję, bo ten modeling dał mi mnóstwo perspektyw i myślę, że gdyby nie modeling, to bym nie zagrała w Babilonie. Modeling, czy też raczej świat modelingu, to jest taka podchwytliwa przestrzeń. Wiem też, że to się zmienia tak samo, jak zmienia się ten świat filmowy, ale przez lata mówiło się o tym, że to dowartościowanie, które daje ci praca w modelingu, jest takie, powiedziałabym, dość ulotne, że jest też warunkowe. Łatwo jest nabawić się tam mocnych kompleksów, czy zbudować sobie taki zewnętrzny ośrodek dowartościowania. W jednej chwili masz bardzo dużo, a potem nic. Jak ty sobie radziłaś w tym świecie jako kobieta budująca też swoje poczucie własnej wartości, bo takie poczucie jest ważne też potem, mam wrażenie, w życiu, no ale też w karierze, prawda, gdzie tych dołków i górek jest bardzo dużo. No właśnie trudno mówić o w ogóle budowaniu poczucia wartości w modelingu, bo te dziewczynki czasami zaczynają w wieku 12 lat. One nie mają doświadczeń życiowych na tyle, nie mają jakby rozwiniętych tych doświadczeń życiowych, żeby móc przyjmować na siebie tyle porażek. Bo tak naprawdę, tak samo jak w aktorstwie, tak samo w modelingu, większość rzeczy to są porażki. Większość castingów naszych to są porażki. I jeszcze w aktorstwie jest trochę inaczej, bo ja nigdy nie spotkałam się w aktorstwie z tym, żeby ktoś komentował mnie przy mnie. A w modelingu było to nagminne, że oni potrafili naprzeciwko 16-17-letniej dziewczyny, którą byłam, potrafili mówić wprost, a tutaj jest za gruba, a tu jest za brzydka, tutaj ma coś niesymetrycznego.
dziewczynka w tym wieku nie jest w stanie tego udźwignąć. I to na pewno się odbiło na mojej psychice bardzo mocno, która teraz jest objęta terapią. Natomiast to też dało mi dużo możliwości i zmieniło zupełnie moje perspektywy w życiu. To dało mi możliwość nauczenia się języka, to dało mi możliwość podróżowania, to dało mi możliwość mieszkania w różnych miejscach na świecie, poznawania różnych ludzi. Więc ja też nie mogę powiedzieć, że to była tylko i wyłącznie moja jakaś tragedia życiowa. Natomiast ja osobiście bym chyba nie chciała, żeby moja na przykład córka była modelką. Mm. No właśnie, bo tak myślę o tym, że no to jest wszystko bardzo, bardzo podchwytliwe też dlatego, że ten świat aktorski to jest, wszyscy prawie tak mówią, głównie też odmowy. I trzeba zawsze pamiętać, że ta odmowa przeważnie nie dotyczy ciebie, tylko zadania albo po prostu nie pasujesz do danego wyobrażenia i to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. No chyba, że mówimy o jakichś takich sytuacjach patologicznych, prawda, których też dotyczyło Me Too, prawda, jakieś zależności na nacisków i gry o władzę, ale w zdrowej sytuacji nie powinno tak być. Pamiętasz swój pierwszy amerykański casting, bo jakby w Polsce, ja tylko przypomnę, że przecież widzowie, słuchacze doskonale pamiętają cię z głównej roli Kobiecej w Diablo, ale tych filmów było więcej. Ja sobie wypisałam, tutaj jest jeszcze co Oko za oko, Polityka, Gwiazdy, To musi być miłość i Wyścig o wszystko. Diablo. Mhm. Tak? Albo to Diablo jest Wyścig o wszystko, przepraszam, właśnie masz rację i Herkules. Ale no to tak wiesz, próbuję skleić, bo teraz ten Babilon jakby, a tam coś, tam musiało być wcześniej, jakby jeszcze dużo się musiało dziać. No, moim pierwszym castingiem do filmu był casting do Herkulesa, no bo to była moja w ogóle pierwsza produkcja filmowa w życiu i ja byłam jakby wzięta do tej produkcji właśnie dlatego, że byłam modelką i akurat miałam sesję z Dawidem Belmerem, która się zrobiła topową sesją na świecie i tak jakoś trafiłam do tego Herkulesa i pamiętam, że ten casting był dla mnie ogromnie stresującym. Ja tam nie wiedziałam, jak grać. Natomiast modeling też dał mi wyczucie kamery. I to jest bardzo fajne, że często na przykład aktorzy teatralni mają problem z wejściem na plan, bo nie czują kamery. To jest inna przestrzeń. Przestrzeń. Natomiast no, ja nie miałam z tym żadnego problemu i to też mi dało na pewno, było mi dużo łatwiej, ale z drugiej strony też pamiętam, że reżyser Herkulesa powiedział mi wtedy: słuchaj, idź do jakiejś szkoły, zrób coś, bo ty naprawdę masz do tego dryg. Mogłabyś być w tym naprawdę dobra. Więc poszłam do tej szkoły, tylko że w Stanach. Bo ja bardzo chciałam potrafić grać w języku angielskim. A jak poszłaś, jak szłaś do szkoły, to twój angielski był już taki super, super? Jeszcze nie? Nie. Masz taki naturalny talent, że to było dla ciebie proste, czy musiałaś naprawdę mocno piłować, żeby to wszystko miało ręce i nogi? Chciałam mocno piłować. Pamiętam, że jak poszłam pierwszy raz do szkoły, do Margie Harbour w Los Angeles, to pamiętam, że bardzo się wstydziłam tego, że ja nie mówię tak jak oni, że nie rozumiem wielu rzeczy, że może jak będę musiała zagrać przed nimi, to się będą ze mnie śmiali. Ale Amerykanie też w ogóle mają takie duże wsparcie dają drugiej osobie, więc to było dla mnie jedne z najpiękniejszych w ogóle chwil i to jak ja się otworzyłam w tej szkole, jak Margie nauczyła nas wykorzystywania tych swoich emocji, które wnosimy danego dnia na zajęcia. To było coś pięknego, bo ten wstyd, który miałam jako mała dziewczynka, no to miałam też podczas tych zajęć, no bo wstydziłam się tego, że ja jestem Polką, oni są wszyscy jakby native'ami, native speakerami, więc i ona mnie nauczyła tego, że wnieś ten wstyd w rolę. Po prostu wstydź się tak samo. Postać też ma prawo się wstydzić. I to było bardzo fajne, bo ona mnie tego po prostu nauczyła i ja rzeczywiście
to wykorzystuje. Mm. Ale też myślę sobie, że to jest też kwestia pewnych stereotypów, które funkcjonują na świecie, co się znowu na szczęście zmienia, bo przecież akcent na przykład hiszpański czy francuski jest uważany za fajny, a to ten nasz akcent uśrednie wschodnioeuropejski jest taki toporny, prawda, i może nie do końca. Ale mam wrażenie, że po latach sytuacji, w których Amerykanie grali po angielsku udając akcent, to teraz jakby dzieje się powoli w drugą stronę i zaczyna też być okej, że rzeczywiście widzę coraz więcej, chyba to się zaczęło od seriali jednak i od dominacji platform, tak. Coraz więcej międzynarodowych obsad, ludzi, którzy po prostu mówią z akcentem, bo dlaczego mieliby z nim nie mówić i to jest okej, to też chyba otwiera wiele drzwi, mam wrażenie. Myślę, że największe drzwi w tej chwili otworzyła Ana de Armas, grając Marilyn Monroe. Myślę, że to jest w ogóle taka chwila dla aktorów europejskich, czy w ogóle aktorów z innych krajów, którzy nie mówią w języku angielskim, czy nie mówią z amerykańskim akcentem, no to jest ogromna chwila. Bo ona pokazała, że ikonę Ameryki może zagrać dziewczyna z akcentem. I ja widziałam wiele jakby krytyki też na jej temat ze względu na to, że ma akcent, ale z drugiej strony oni też pokazali tym, że oni nie robią filmów tylko dla siebie. Że ich filmy i ich seriale ogląda cały świat. I myślę, że właśnie platformy streamingowe wprowadziły to, że to się zmienia. Dlatego też no, zobaczmy nawet na naszym polskim podwórku, ilu naszym aktorom w tej chwili, czy aktorkom udaje się już grać za oceanem. Więc to zaczyna po prostu już płynąć i myślę, że mamy po prostu coraz bardziej te drzwi otwarte. I to jest atut w tej chwili, to, że mamy ten akcent. No właśnie, bo ja pamiętam, że ty mówiłaś, że musiałaś nagrać casting do Babylon drugi raz po węgiersku z jakimiś karteczkami na ścianie, co mnie nie dziwi, bo chyba, znaczy oczywiście na pewno wielu Polaków mówi po węgiersku, ale nie jest to jakiś taki naturalny, wiesz, pierwszy wybór, prawda, w liceum czy na studiach, więc zakładam, że nie śmigałaś po węgiersku płynnie. W ogóle, wiesz, jak doszło do tego, bo to Ta Ameryka, to Hollywood, to jest od lat taki temat. Niektóre aktorki mówią wprost, tak, marzy mi się kariera. Niektóre dziewczyny wyjeżdżają, próbują, pracują też na miejscu, ale rzadko się jednak zdarza, żeby to były takie role w tych takich największych, najbardziej prestiżowych produkcjach. Jest dużo ról, wiesz, nawet stałych, nie wiem, właśnie jakieś seriale telewizyjne. Taka telewizja, no to co się kiedyś mówiło naziemna, nie wiem, czy jakby cały czas to tam się tak dzieli. W sensie praca w zawodzie, tak? Regularna praca, z której się można utrzymać, absolutnie jakby bywać, być częścią środowiska. No ale wiesz, żeby powiedzieć, no Brad Pitt, to jednak nie jest norma. No jest to coś wyjątkowego. Zdecydowanie ostatnio dostałam takie pytanie, czy uważam się za szczęściarę. Myślę, że nią bywam i to był właśnie taki moment, kiedy nią byłam po prostu. I rzeczywiście no jakby to jest wyjątkowe, że Brad Pitt to jest jedno, ale Damien Chazelle, który jest moim absolutnie ulubionym reżyserem i ja widziałam wszystkie jego filmy po kilka razy. I pamiętam, że to było też dla mnie duże wyróżnienie, że oscarowy reżyser wybrał mnie. I też było cudowne to jakby w Damienie, że on naprawdę, bo w Babilonie mamy 273 bodajże aktorów, nie statystów, pamiętajmy o tym. I Damien był cały czas w kontakcie praktycznie ze wszystkimi. No ze mną był, a ja mam naprawdę malutką rolę w tym filmie. Człowiek ośmiornica. Ja nie wiem, jak on to robił, ale po prostu był w tym kontakcie i to było też szalenie dla mnie wyjątkowe i czułam się szalenie wyjątkowo z tym, że sam Damien Chazelle ze mną rozmawia i omawia ze mną tą rolę i cały czas jest w tym kontakcie do tej pory, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe i to było fajne i wyjątkowe na pewno.
To może ja tylko dodam, co prawda nasi słuchacze to są oczywiście erudyci, którzy się znają na kinie, ale jakby ktoś miał chwilowe zaćmienie, to Damien Chazelle to ten od Whiplash i La La Landu, tak. Który był, tutaj przypomnę tylko anegdotkę, bohaterem największego chyba oscarowego po prostu skandalu, biedak, no ale co zrobić, nikt nie chciałby, żeby mu pomylić nagrodę na scenie w takiej sytuacji. Powiedz mi parę słów o tym filmie, bo on, mam wrażenie, w Polsce tak wchodzi, no z jednej strony jakby główną drogą, ale też trochę bokiem. Wszędzie widzę plakaty, reklamy, ale trochę mam wrażenie, że mało o nim wiem. Już ci mówiłam przed seansem, przed naszym spotkaniem, że niestety nie widziałam jeszcze tego filmu, więc ja tutaj tak trochę, wiesz, bokami kombinuję, bo on jest jakiś taki nieosiągalny, to jest jakaś taka opowieść o wielkiej produkcji, a ja trochę nie wiem właściwie, czego się spodziewać. Poza tym, że słowo spektakularny tam pada co drugie zdanie. Tak, myślę, że jest spektakularny, ale też fajnie, że użyłaś tego słowa nieosiągalny, bo trochę fabuła w ogóle tego filmu jest właśnie, to jest pokazany ten świat, który jest trochę nieosiągalny. A jak się już w nim jest i to się zdarzy, to trudno to utracić. W momencie, kiedy ta utrata przychodzi, bo wiek, bo się zmieniają trendy, to pięknie jest to właśnie w tym filmie pokazane, jak bardzo ten świat uzależnia, jak ten świat filmu uzależnia i jak bardzo ciężko się pogodzić z tym, że w pewnym momencie on gdzieś nam ucieka przez palce, bo wchodzą nowi. I to jest pięknie pokazane w tym filmie. Jest spektakularny ze względu na muzykę i zdjęcia. Uważam... To tutaj muzyka to Justin Hurwitz znowu, tak, prawda? Bo oni stale współpracują z Chazellem. Globa właśnie dostał, z czego jesteśmy bardzo dumni. Muzyka jest fantastyczna, natomiast zdjęcia Linusa Sandgrena, którego osobiście uwielbiam, jest fantastycznym człowiekiem, są spektakularne, bo naprawdę te sceny są ogromne w tym filmie i ja wyobrażam sobie, jak to jest trudno nakręcić taką scenę, ująć to, żeby to wszystko tak wyglądało, więc to jest niesamowite przeżycie na pewno na tym filmie i fantastycznie, jeśli mamy właśnie słuchaczy w tej chwili, którzy są miłośnikami kina, to jest zdecydowanie film właśnie dla takich ludzi. Bo on się rozgrywa na przełomie wielkiej technologicznej zmiany, kiedy kino nieme zostało zastąpione, było zastępowane powoli kinem dźwiękowym i zresztą podobno poza jedną postacią w filmie nie ma jakby jeden do jeden pokazanych realnych, istniejących w branży bohaterów, ale wszystkie postaci są inspirowane różnymi historiami, bo przecież była ich cała masa, tak, że ktoś był wielką gwiazdą, a potem się na przykład okazało, że se pleni, albo ma okropny głos, albo też, nie mówi po angielsku. Albo jeszcze zmiany w stylu aktorstwa, prawda? To nie ma aktorstwo takie bardziej emfatyczne, tak, nieco bardziej teatralne, a potem nagle ten realizm tak powolutku boczkiem się tam wkradał i się okazało, że no brakuje, nie? No właśnie bohaterka, no, moja bohaterka Olga Putti jest też inspirowana węgierską aktorką kina niemego, no, która właśnie straciła szansę na dalszy rozwój w momencie, kiedy weszło tak zwane talkies, to straciła szansę na dalszy rozwój kariery, bo nie mówiła po angielsku. Tylko po węgiersku. Jej nie był jej potrzebny angielski wcześniej, natomiast potem już niestety kariera jej się skończyła. To są lata pomiędzy latami, znaczy akcja rozgrywa się pomiędzy latami 20 i 30. Więc kostiumy po prostu jest przepiękne, jest absolutnie przepiękne. Pamiętam, jak weszłam do studia numer 4 w Paramount Pictures, gdzie kręciliśmy scenę i pierwszy raz w ogóle poznałam wtedy Brada Pitta, ale pamiętam tą magię tego studio. To jest jednak legenda, nie? Tam jest zapisane tyle historii. Ale to, że to wyglądało naprawdę jak z tych lat 20. Czyli podróż w czasie. Absolutnie. Absolutnie. Gdyby nie to, że Damien Chazelle miał zwykły t-shirt na sobie, to naprawdę... Ja widzę, co ja patrzę. Tak, dokładnie. Mm-hmm. To rzeczywiście przenieśliśmy się w czasie i to było absolutnie spektakularne doświadczenie. Chciałam cię jeszcze podpytać o jedną taką trochę okołofilmową rzecz, bo powiedziałaś o tym, że ten film opowiada trochę
o tym, że jak się już ten sen złapie za nogi, to potem trudno jest go czasami wypuścić, a czasami trzeba. Dużo się mówi, mam wrażenie też bardzo sympatycznie i chyba w fajnym kontekście o tym, jak ty z twoim mężem Piotrem Adamczykiem, dodam, jakby ktoś nie wiedział i nie czytał Pudelka, żyjecie tam, że właśnie tak, wiesz, tak normalnie, to nie jest... wydaje mi się, no, taka zwyczajna decyzja, żeby na przykład w zawodowej sytuacji, i też nie wytykam nikomu wieku, no ale w wieku Piotrka się przenieść na przykład za granicę i powiedzieć, okej, to ja teraz tu będę sobie pracował, prawda? W Polsce po prostu... A tam w sumie nie od wiadomo, początku. Od czego zaczynasz, prawda? Mhm. Jak wy pilnujecie, żeby... No właśnie, żeby, wiesz, żeby było normalnie, żeby było fajnie i żeby nie wpaść w to, o matko, musi być następna rola, co ja zrobię, jak mi nie wyjdzie. Macie takie rzeczy, które was trzymają. Ja tam lubię zdjęcia z pieskiem. Oczywiście. Pani dietetyk zwierzęca tutaj, tak. Rozumiem. Jak to działa? Po pierwsze, my i na pewno nie mieszkamy na stałe tam. Mm. My tam pomieszkujemy. Ja czuję, że Los Angeles jest już moim drugim domem. Spędziłam tam ostatnio bardzo dużo czasu. Natomiast my jesteśmy tam, gdzie jest praca. Więc jeśli praca jest w Polsce, to jesteśmy w Polsce, a jeśli praca jest w Stanach, to jesteśmy w Stanach. Więc jakby... Ja się trochę tak czuję, jak właśnie obywatelka świata. Nie mam takiego jednego domu. I to jest też fajne. Natomiast ja jestem osobiście bardzo dumna z Piotra, że on zawalczył o swoje. Bo on sobie super radzi też, to jest naprawdę... Poradził. Jestem z niego dumna, bo ja wiem, że to też jest dla niego... To też było dla niego trudne, że to było jego ogromne marzenie. Zagrać w Stanach i to w końcu, to marzenie się w końcu spełniło. Natomiast też no, po wielu, wielu latach wysyłania self-tape'ów i castingów, więc to, i chodzenia na castingi, więc to jakby tym bardziej. Natomiast no, też pamiętajmy, no, jest wielu też aktorów, którzy w późnym wieku gdzieś tam zaczęli coś robić w Stanach. Chociażby Christopher Waltz też jakby no, późno zaczął grać w Stanach. Natomiast ja z Piotra jestem absolutnie bardzo dumna i go podziwiam za to, że się nie poddaje. I myślę, że te role, które w tej chwili zagrał, na pewno mu otwierają dalsze drzwi. Mhm. To na pewno. Tak, tak. Ja myślę też, że jakoś Stany tak jakby pokazały jakąś jego nową twarz, co mnie bardzo cieszy, bo mnie zawsze strasznie irytowało, że on jest zamknięty w Polsce w takiej, wiesz, szufladce po prostu tych wszystkich jakichś skarbów narodowych. Mam wrażenie, to jest jakby konkretna grupa widzowska, też jakaś konkretna energia, a tutaj przyszedł jakiś taki luz fajny, co i było to jest super. Fajne. I to jest coś wyjątkowego dla niego ze względu na to, że on bardzo chciał wyjść z tej szuflady i Ameryka mu to dała, bo po prostu tam zaczynał wszystko od początku i wszystko od nowa. I jakby nikt nie wsadzał go tam w szufladę. Nie mówił, panie papieżu. Nie, nikt, w ogóle nawet nikt, no jakby nie jest tam kojarzony z tej roli, więc miał taką szansę po prostu pokazać na castingu zupełnie coś innego i rzeczywiście dostał zupełnie inne role niż te, które dostawał zazwyczaj w Polsce. I to myślę, że to jest coś wyjątkowego dla niego. I mam nadzieję, że w Polsce to też gdzieś zaowocuje tym, żeby mógł pokazać też w jakiejś polskiej produkcji, że on potrafi inaczej, potrafi świetnie inaczej. Także to jest na pewno super sprawa. Coś, co mnie bardzo rozczuliło, to to, że... mam wrażenie, że z polskiej perspektywy to wszystko, co robiłaś, zanim się poznaliście, jakoś tak było niedostrzegane i mam wrażenie, że często się pojawiała taka narracja, wiesz, jakaś taka młodsza, no może, prawda, nie wiem, kariera, no już nie chcę mówić strasznych rzeczy, no ale wiesz jak działają media, prawda, znany starszy aktor tutaj, tego. A na przykład w Stanach są podpisy, że jesteś na zdjęciu Karolina Szymczak z mężem, nie? Jakby, bo to jest takie śmieszne. To mnie bardzo, bardzo rozczuliło. Ja jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, bo ty też wykorzystujesz swój Instagram i w ogóle działasz jeszcze jakby poza tymi 50 dyplomami, prawda, i 3 karierami zawodowymi, tak można powiedzieć aktywistycznie. Czy to jest też coś, co jest bardzo istotne dla ciebie i jest taką stałą częścią jakby twojego funkcjonowania? Tak, no choroba jest ze mną codziennie, więc
endometrioza jest ze mną codziennie, więc tak, chciałabym, znaczy bardzo się cieszę z tego, że to się zaczyna też zmieniać w Polsce. Tak. W Stanach jest troszeczkę inaczej, bo w Stanach jakby w każdej klinice ginekologicznej są ulotki, jest wiadomo, czym jest endometrioza, lekarze też wiedzą, więc tam nie ma takiego problemu jak w Polsce. Natomiast cieszę się, że to się zaczyna zmieniać. Cieszę się, że też byłam jakimś głosem, który to zapoczątkował. Zapoczątkowała to oczywiście Hania Lis w Polsce, natomiast gdzieś tam później zaczęłyśmy się zbierać razem z nią. Jest tak. Głosów, tak. Mhm. Więc bardzo się cieszę, że się dziewczyny zaczęły otwierać na ten temat. I tak, to jest duża część mojego życia i będzie na pewno coraz większa, bo planuję różne inne rzeczy związane z endometriozą w Polsce, więc na pewno będzie jeszcze o tym głośno. No a co do dietetyki zwierzęcej, to ja zrobiłam to dla mojego psa, który ma 13 lat i po prostu strasznie cierpiał i nikt go nie potrafił. To jest adopciak, dodajmy. Nie, to nie to ten. Nie, no, to nie, to ten. Nie ten, to nie ten, przepraszam. To nie ten, to ten, którego mam od 13 lat, od szczeniaczka i zawsze miał problemy żołądkowe i po prostu bardzo cierpiał i nikt nie potrafił mu pomóc, więc sama postanowiłam, że się nauczę, żeby mu pomóc. I nauczyłam. Mi się bardzo to podejście do życia podoba. To jest takie no can do. Jest problem, to ja się nim zajmę i ja go rozwiążę. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ktoś by powiedział to takie amerykańskie, ale mi się wydaje, że to po prostu jest dobre. I myślę sobie, że to tak dobrze wróży na przyszłość, nie? Że z jednej strony słyszę, że ty wiesz, że życie jest gdzie indziej. I że czerwony dywan to nie jest wszystko, a myślę, że to wiele osób, nie chcę powiedzieć zabiło, ale bardzo im zaszkodziło takie podejście, ale z drugiej strony cieszę się, że jest tam miejsce dla ciebie i że się możemy spotkać w takim wyjątkowym, kurczę, kontekście, bo to jest big deal jednak. Tak, chociaż ja też nie traktuję tego jako, nie wyobrażam sobie nagle teraz nosić głowy wyżej, bo zagrałam w Babilonie. Dobra, 30 chwilkę, sekund. Przez chwilkę. Słuchaj, przez chwilkę można. Mówimy dobrze o sobie. To jest taka tak, zasada, prawda? Nie, ja absolutnie nie mówię, że to jest, że nie mówię o sobie źle. Jestem bardzo z siebie dumna, bo zagrać z Bradem Pittem to jest absolutnie mój życiowy sukces i obserwować go na planie, uczyć się od niego, mieć z nim próby, przegadywanie tekstu. To jest coś, to był mój absolutny masterclass po prostu. Natomiast tak samo poznanie Margot Robbie, która jest absolutnie fantastyczną dziewczyną. To są rzeczy i kontakt z Damianem Chazellem, to, że my już zawsze będziemy się, zawsze będziemy się kolegować. To jest wspaniałe, to jest wyjątkowe i jestem z tego bardzo dumna. Natomiast też nie chcę, żeby to wyglądało, że ja w tej chwili uważam już się za jakąś lepszą. Nie, ja dalej będę robić castingi, dalej będę w tym uczestniczyć, będę robiła swoje inne rzeczy. Natomiast życie toczy się dalej po prostu. To jest piękna chwila, ale to jest chwila. To jest tylko moment. To ja ci życzę jak najwięcej takich chwil. Naszą gościnią była dzisiaj Karolina Szymczak, kobieta wielu talentów, specjalistka w wielu dziedzinach, ale chwilowo u nas jako aktorka grająca w filmie Babilon, który wydaje mi się, że jak się emitujemy, to już jest w kinach i można go oglądać. Bardzo polecamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Też serdecznie polecam wyjście do kina. Cześć, witajcie. Nazywam się Karolina Szymczak. Jestem częścią filmu Babilon, na który serdecznie zapraszam od 20 stycznia w kinach. A dzisiaj jestem gościem Radia Chili Z w programie Filmozgrani. Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę. Pozdrawiam i miłego seansu.